Cześć, biznes na boku, kolejny odcinek, i w dzisiejszym odcinku chciałbym poruszyć temat sprzedaży, a konkretnie produktów, gdzie ich szukać, co sprzedawać, szczególnie na początku swojej przygody w e-commerce. To jest z reguły największy problem. Pokażę Wam kilka miejsc, gdzie możecie znaleźć fajny towar, z czego ja sam kiedyś korzystałem, nie mając w ogóle magazynu i produktów na stanie. Więc jeśli jesteś na początku swojej przygody ze sprzedażą w internecie i zainteresował Cię temat, i nie masz pomysłu, skąd wbrać towary do dalszej odsprzedaży, to myślę, że ten film powinien Cię zainspirować. Zapraszam. Zacznijmy od tego, że dużo osób rozpoczynając swoją przygodę w e-commerce powiela jeden i ten sam schemat, czyli Wyszukują najpopularniejszą hurtownię Do której mają wszyscy dostęp Następnie za pomocą Bazelinkera czy innych programów Wystawiają masowe ilości Najpopularniejszych produktów No i potem zaczyna się płacz, że marketplaces są drogie Że tam nic nie można zarobić Najlepiej to własny sklep Reklama kosztuje, budżet jest przepalany A to co zarobimy to W ogóle nie starcza na dodatkowe opłaty Ja tutaj nie będę poruszał tematu dropshippingu Bo od tego są inni specjaliści Na YouTubie, ale po prostu po Podzielę się z Wami schematem działania, z którego korzystałem kiedyś, a z niektórych opcji korzystam nawet do dziś. A więc do rzeczy. Obecnie rynek zalany jest sprzedawcami i towarami. I znalezienie odpowiedniego towaru, albo inaczej, wystawianie popularnych produktów i sprzedawanie ich, no jest ciężkim orzechem do zgryzienia. Więc co może zrobić taki początkujący sprzedawca, aby w ogóle ktoś zainteresował się jego towarami? No i gdzie takich towarów szukać? Pierwszy mój sposób, z którego no, korzystam do dziś, to tak zwane roboczo przeze mnie flipy z Amazona. I jest on póki co takim dodatkiem do, do tej całej sprzedaży mojej. No, natomiast idzie trafić w fajne okazje. Już mówię, na czym to polega. Dam wam tutaj przykład yy, z klocków Lego, bo to jest temat, w którym się dobrze czuję aktualnie. Ale tych kategorii na Amazonie jest o wiele więcej. Więc jeśli macie jakieś swoje markowe produkty, które znacie, które obserwujecie albo sprzedajecie, no to tam również. W tych kategoriach to może zadziałać. Co jakiś czas yy, musicie no, poświęcić troszkę na research, ale Amazon robi właśnie ciekawe akcje promocyjne na dane towary. Za chwilę pokażę Wam taki przykład, yy, za ile kupiłem, ile kosztował, za ile sprzedałem. No natomiast chodzi o to, że. No, trzeba ten rynek po prostu obserwować. Z reguły taka akcja trwa kilka godzin, ponieważ towary są szybko wyprzedawane przy takich akcjach. Minus tego też jest taki, że jeśli trafią się dobre zestawy, no to jest możliwość zakupu tylko jednej sztuki przez jedną osobę, tak? No nie wliczając z tego waszych babci, dziadków, mamy, taty, wujka, cioci, brata, siostry, tak? Oczywiście, ale jedna sztuka dla jednego użytkownika jest tylko dostępna. No i dam wam taki przykład. Tu macie na przykład taki zestaw starcie Tytanów Mech, gdzie na stronie LEGO normalnie kosztuje on 299 zł. Wiedzcie, że ceny LEGO katalogowe no, nie mają nic wspólnego z cenami rynkowymi, po jakich średnio te towary chodzą, ale cena rynkowa obecnie tego zestawu to. 229 zł. Powiedzmy, jakaś taka średnia cena. Ja kupowałem ten zestaw w grudniu na takiej właśnie promocji, która trwała przez kilka godzin, i uwaga, udało mi się zakupić ten zestaw w cenie na promocji 62 ,59 zł. 59 groszy. Oczywiście to jest cena netto, ponieważ towar był wysyłany z Francji, więc od razu VAT został mi zwrócony przy zakupie. No i zrobiłem właśnie dzięki temu takiego szybkiego flipa i sprzedałem. Ten zestaw za 251 zł. i 98 groszy. Dodam wtedy, że w tym momencie była to cena, która chodziła średnio rynkowo. No, był to też grudzień i popyt na zabawki jest większy, ale jednak, nawet sprzedając po obecnej cenie te 229 zł, no to przebitkę mamy trzykrotną, tak, na takim zestawie. A są również o wiele lepsze zestawy, tak. Więc czasami traficie mniejszy, czasami większy, no musicie po prostu śledzić temat. No bo o co chodzi w tych flipach? No, kupić i szybko sprzedać. Ja nie mam czasu na trzymanie tego, yy, marnowania miejsca na magazynie. Chcę się szybko po prostu tego pozbyć, tak? No ale nie tylko Amazon robi takie akcje, bo na przykład Allegro, kiedy są jakieś Allegro Smart Week albo Allegro Days czy jak to się tam nazywa, no to też można trafić na promocje. Oczywiście na Amazonie wydaje mi się, że jest ich więcej, no ale pokażę wam przykład Allegro. To jest jeszcze stary z października 2021 roku. Lego City pociąg pas pasażerski. W cenie kupiłem w cenie 72 ,99 zł 99 groszy i to było tak, że myślałem, że to jest jakiś fake, bo normalnie ten zestaw chodzi uwaga gdzieś około stówek więc no ale był oficjalny sklep Allegro, myślałem, że kupię i dostanę za chwilę zwrot, że nie ma tego towaru, ale Allegro zrobiło wtedy taką akcję, że co jakiś odstęp czasu dorzucało 3 sztuki. No i obudziłem się rano 6.24. Akurat zobaczcie, kupiłem wtedy ten zestaw. Udało mi się być jednym z trzech, bo był akurat dostępny. Ma Mniej osób po prostu śledziło aukcję. No i uwaga, sprzedałem go za 424,98 zł. Mało tego. Ten zestaw przyszedł w sobotę w pudełku. Ja tylko dodałem zakup, do, dodałem dokument sprzedaży, i on sobotę wieczorem już był z powrotem w paczkomacie i leciał do odbiorcy. Także to był też mega flip, jeśli chodzi tutaj o, o ten zestaw. No ale tak jak mówię, rynek trzeba obserwować i jeżeli. Zainteresujecie się daną marką, to na pewno jest dużo grup takich sprzedażowych, czy gdzieś na Facebooku, yy, czy ogólnie w internecie, gdzie jeśli coś się pojawi, no to nagle wszyscy o tym wszystko wiedzą, bo to nie jest jakaś wiedza tajemna, a wiedza, którą po prostu ludzie się też dzielą, bo każdy też wie, że jest na np. do jednej tylko osoby i cały internet po tym o tym bębni. No trzeba po prostu wiedzieć, kiedy wejść do tego pociągu. No i to jest pierwszy sposób, z którego korzystam. Kolejne miejsce, gdzie możecie nabywać fajny towar i ciekawy, to produkty IKEA. I wiem o czym mówię, bo kilka lat je sprzedawałem. Zaczynałem od tego w 2015 roku, a miałem też wtedy czas, żeby dziennie jeździć po ten towar i go kupować, tak? Bo nie miałem go na stanie. Wzorowałem się stanami magazynowymi na stronie IKEA. I wyglądało to tak: wystawiałem dostępny asortyment z wysyłką w ciągu 24 godzin lub 48, w zależności ile miałem też zamówień, bo zbierałem po. Te, po prostu te zamówienia, i na przykład dwa razy, trzy razy w tygodniu jeździłem po towar i wysyłałem. Tak czyli czasami to było 48 godzin. Jak yy, towarów miałem wprowadzonych więcej, no to tych zamówień też było więcej. No i jeździłem częściej, aby też koszyk zakupowy yy, no się zgadzał. No ikei, mam gdzieś 15 km, więc dla mnie to nie był problem, ale. Czy ktoś, kto ma dalej, to pewnie będzie mógł sobie zbierać większe koszyki zakupowe, żeby po prostu też nie tracić na paliwie. No, i jak sobie wpiszecie na przykład w Allegro Ikea, no to zobaczycie, ile osób jeszcze tam sprzedaje te produkty i jaki to jest duży rynek. No i mimo iż na, na stronie Ikea kupicie te towary w normalnych cenach, w cudzysłowie katalogowych, i z dostawą również za złotówkę do paczkomatu. Ale o czym to świadczy? No świadczy to o przyzwyczajeniach konsumenckich i tym, że ludzie jednak na przykład na takim Allegro wolą kupować. Raz, że potrafią, nie muszą się rejestrować, mają już tam wprowadzone dane. I tak samo jest z innymi marketplace'ami. Klient Allegro to jest klient Allegro. I yy, wierzcie mi lub nie, tu nie zawsze zadziała efekt ceny. No i co jest fajnego jeszcze w sprzedaży rzeczy CK? I co jakiś czas robi akcje takie promocyjne na dany asortyment, gdzie sprzedaje w 15% taniej dane produkty od ceny katalogowej i na przykład na jakieś, nie wiem, artykuły kuchenne. No i ja tak miałem, że wtedy. Towary dalej z, tego, z tej kategorii miałem, w, nie obniżałem w ogóle tej ceny, ludzie i tak kupowali, bo akcje były wypromowane, a po prostu 15% więcej zarabiałem na tych towarach, tak? No bo po prostu kupowałem je 15% taniej. Druga akcja, która jeszcze jest fajna w Ikei, co jakiś czas, to kiedy na przykład są... Takie martwe okresy sezony ogórkowe, jeśli chodzi o IKEA, tak, yy, gdzie na przykład yy, mniej osób kupuje, z reguły to na przykład wakacje, no to były takie akcje, że na przykład za 500 zł kupisz, to minimum za każde wydane 500 zł dostajesz kupon yy, o wartości 50 zł na kartę rabatową na następne zakupy. No i z tych samych rabatów fajną kwotę szło wykręcić. Ja wtedy kupowałem i tak dzień w dzień yy, w te wakacje te towary. Więc z dnia na dzień miałem po prostu ten kupon, od którego na drugi dzień odejmowałem od zakupów. No i też bardzo fajna opcja. No i dodatkowy plus, szczególnie dla osób, no, które rozpoczynają, to IKEA ma coś takiego, że przez 365 dni możesz zwrócić produkt, jeśli się rozmyślisz, jeśli on jest wiadomo, tam nieużywany, nawet na fakturę, tak? Jeśli został kupiony, to jest możliwość zwrotu. I Oczywiście te bardziej towary, które no, chodziły mi, często rotowały, no to przy zwrocie oczywiście odsyłałem, no jeśli był nieotwarty, to szedł do ponownej sprzedaży, tak, bo ktoś po prostu dorzucił sobie coś do smarta, ale były takie towary już potem mniej chodliwe, no i do roku czasu można było je spokojnie oddać. No i yy, na początku również yy, możliwość, to co, to co było dla mnie takim plusem, to możliwość... Yy, Monitorowania stanów magazynowych, bo na stronie z Ikei dany sklep, który sobie wybierzecie, jest podana ilość fizyczna produktów. Oczywiście w sobie wrzuciłem je wszystkie w zakładki, bo ciężko jakoś sparować je z jakimś programem magazynowym, bo Ikei raczej na tym nie zależy, no ale było to na tej zasadzie, że wrzuciłem sobie w zakładki w Firefoxie i otwierałem sobie na przykład kategorie, na przykład pościele, jakieś rzeczy kuchenne. No, i oglądałem, co jest, a czego nie ma, i dwa razy w tygodniu robiłem sobie taki, e, taki przegląd tego. No tutaj trzeba, właśnie minus jest taki, że trzeba poświęcić czas na sprawdzanie. Automat dla Was tego nie zrobi. No ale plus jest taki, że jest to dla yy, osobom, którym się nie chce tego robić, no to od razu odpadają, odpada Wam w cudzysłowie konkurencja. Później zacząłem wchodzić właśnie w inne nisze, już nie miałem czasu jeździć do, do tej Ikei tak często, więc odpuściłem temat, tym bardziej, że Allegro zaczęło wprowadzać obowiązki podawania kodów EAN, wtedy jeszcze, kilka lat temu, yy, natomiast Ikea nie ma kodów EAN na produktach, to znaczy są to kody produktów, ale no, jeśli wpiszecie do Allegro to wyskoczy wam, że kod jest niepoprawny. No i trzeba by było wtedy by zakupić swoje własne kody EAN, na co nie miałem czasu, bo znowu przerobić trzeba było te aukcje, a już siedziałem, inny towar mi się zaczyna kręcić. Więc temat czasowo odpuściłem, ale teraz widzę, że produkty już tyle osobie sprzedaje znowu i one są tak skatalogowane, że nawet jak wpiszecie dany towar to i tak wam połączy z danym produktem Gdybym teraz miał wejść na przykład w produkty IKEA, to co bym zrobił? To zacząłbym szukać nowości i takich ciekawych czy gadżetów, czy jakiegoś na przykład przedmiotów takich w wypasionych, takich niecodziennych, taką niszę bym sobie znalazł, bo pamiętajcie nawet że osoby, które na tym Allegro, ja to widziałem przez kilka lat, sprzedają te produkty w takich masowych ilościach, nawet więcej pamiętam niż ja sprzedawali. Oczywiście tam zabijali się ceną, ja nigdy nie walczyłem ceną, to nie jest tak, że od razu będą mieli wprowadzone wszystkie nowości, no bo to trzeba jednak y y zrobić. Opis do tego, tak, wystawić tą nową aukcję wykonać pewne czynności, a sprzedając takie ilości, no nie każdy ma od razu czas, żeby to wszystko prześledzić, więc tutaj może być atut, przynajmniej dla nowych osób, że można sobie taką nowość gdzieś znaleźć i wtedy jako pierwszy być na przykład top sprzedawcą w tym konkretnym produkcie, jeśli oczywiście on się przyjmie przez rynek. Idąc wzorem Ikei, trzecie miejsce, w którym ja nabywałem towar na początku, to hurtownie typu Selgros makro, Eurocash i głównie stamtąd sprzedawałem słodycze, kawy i herbaty. Zasada była taka, że tam z reguły ceny były wyższe niż wszędzie. To hurtownia czasami taka to była hurtownia z nazwy, ale co jakiś czas, co dwa tygodnie były promocje. I promocje, jeśli były jakiś rabat na jakieś produkty, to był to naprawdę konkretny rabat, gdzie były te produkty faktycznie tanie. Oczywiście. No, jeśli mamy już jakieś wyrobioną pozycję na rynku, no to mamy swoich dostawców, mamy swoje rabaty, tak? No natomiast jeśli jesteśmy na początku, no to wtedy szukamy takich atrakcyjnych cenowo okazji. No i znając ten towar, możecie potem na przykład szukać go w innych miejscach. Na przykład, sprzedaje Wam się herbata typu X. No, i wiecie, że nawet czasami jest promocja w markecie takim zwykłym dla wszystkich, gdzie można też brać fakturę i możecie sobie wykupić e, całą jakąś tam skrzynkę danego towaru, wziąć fakturę i jeszcze dwa razy na tym zarobić. Miałem tak z herbatami, gdzie na przykład część szczelam, chodziły herbaty po 8 zł. Kupowałem je normalnie w, w hurtowni. A nagle przy promocji w takim Kauflandzie Kupiłem za 4,99 I moja bazowa cena Cena dla klienta to było od 8 zł Brałem te narzuty, robiłem No ale zaopatrywałem się po prostu jeszcze Jeszcze taniej, prawie o połowę Więc tutaj warto jest Potem, jak już znacie towar, śledzić rynek. Macie towar, więc śledzicie rynek i szukacie po prostu, gdzie może być jeszcze taniej. Tutaj taka mała uwaga, jeśli chcecie handlować spożywką, to warto najpierw e, skontaktować się z Sanepidem z swojej okolicy. No bo jeśli, tym bardziej, jeśli, znaczy, jeśli to jest oczywiście żywność trwale pakowana, e, czyli no nie rozpakowujecie, nie przepakowujecie, i to pewnie nadadzą wam tylko numer, ale takie zgłoszenie musicie pewnie wykonać. Ja nie, nie śledzę tych sanepidowych trendów i nowości, bo nie handluję takim towarem. Ale na początku tak było, że musiałem po prostu zgłosić odpowiednie rzeczy, i, i wtedy mogłem bez problemu sprzedawać. Kolejne miejsce, skąd możecie brać towar na początku, to sklepy takie, które się w ostatnim czasie pobudowały typu Teddy, Action, Kik, Pepko. I jeśli chodzi o dekoracje, materiały biurowe, jakieś takie piśmiennicze, zabawkowe, to jest tam. Naprawdę dużo jakichś takich perełek, które możecie również odsprzedawać dalej. Na przykład w takim Action co środę jest gazetka, robią obniżkę i tam są naprawdę dobre ceny poniżej tych katalogowych. Czasem idzie na przykład wykupić e, no część asortymentu, tego bardziej chodliwego, możecie sobie nawet porównać, bo część sprzedawców zauważyłem też sprzedaje z tych marketów. No i dodatkowy plus jest taki, że. Nie wszyscy te sklepy mają obok siebie, tak jak na przykład sprzedając spożywkę, no to każdy jakąś herbatę XY z reklamy zna, ale taki produkt, jak jakiś na przykład marker, pudełko, zestaw, kredek, cokolwiek, no nie każdy to zna, i nie każdy ma to wokół siebie, więc a dodatkowo, jeśli jest produkt fajny, to wystarczy porobić nawet swoje zdjęcia, zaprezentować inaczej ten towar. I na pewno się wam sprzeda w, w powyższej cenie. No i teraz podsumowując, tak, na, y, plusem tego rozwiązania, według mnie to jest plus, że jest duży próg wejścia, albo może i tak, większy próg wejścia niż dla konkurencji. Tak jak wspomniałem, no w takim modelu dropshippingowym typowym ktoś łączy hurtownię przez Linkera y, kilkoma klikami wystawia tysiące produktów, no i voila, już y, się napracował. No tak, no wiadomo, tam troszkę coś poprawia ale zauważyłem. To po kontakcie również z wami, że czasami szukacie takich prostych rozwiązań, żeby yy, jak mało, najmniej swojej pracy włożyć. A tu właśnie, im mniejszy próg wejścia, tym większa będzie konkurencja. Im ciężej wejść natomiast w dany towar, w, dany, yy, yy, w daną metodykę sprzedaży, no to tych yy, konkurencji waszej będzie mniej. No i minusem jest taki, minus jest czasami taki, że. Jeśli nawet nie chcemy brać tego towaru na stan, no to musimy czy to ręcznie, wizualnie jeździć, sprawdzać stany magazynowe, robić jakiś taki research, co jest, czego nie ma, jaka nowość, no i to jest minus, że to zajmuje czas, tak? Ale mówię, że ja na przykład na początku byłem tak zafascynowany tym e-commercem, że miałem dużo czasu na takie rzeczy, no z dzisiejszej perspektywy coraz mniej mi się chce, bo mam inne obowiązki. Ale ja mogłem spędzać na tym researchu no, naprawdę dużo czasu. No i przez to właśnie robi się duży przesiew dla osób, którym się nie chce tego czasu poświęcać. No i zobaczycie, że zaczynając od takich rozwiązań. Po czasie będą wam przychodzić coraz to nowe pomysły. Yy, znajdziecie coraz to ciekawsze towary. No z automatu to wam zacznie wchodzić tak w krew. Nawiążecie współpracę z dostawcami, może nie wiem, za zainteresujecie na przykład się wtedy importem, tak? Będziecie coś yy, w ogóle importować, czego jeszcze nikt nie ma, ale no prawda jest taka, no, że trzeba od czegoś zacząć. No i pe pewne etapy jakby sprzedaży trzeba przejść, bo na przykład pewne rozwiązania przychodzą po wykonaniu kilku kroków, i jeśli tych kroków nie wykonacie, no to nie traficie na to rozwiązanie. No, taka jest prawda. To, co ja radzę, to na przykład na początek najlepiej zainteresować się jedną niszą, jednym tematem i przynajmniej jakby dwie godziny dziennie poświęcać na research, tak? Na sprawdzanie, porównywanie, gdzie to może być, co to może być i. Jeżeli przez miesiąc, dwie godziny dziennie będziecie poświęcać, to macie takich 60 godzin researchu, 60 godzin nauki w danym temacie, no i według mnie nie ma możliwości, żeby się czegoś nie nauczyć, czegoś znaleźć, poświęcając 60 godzin czasu na coś, tak? I tutaj chciałbym was uprzedzić, że nikt wam nie da gotowego przepisu na produkt, który się będzie sprzedawał ze świetnym zarobkiem, z świetną marżą. I po prostu na to musicie wpaść sami. No a jeśli ktoś ma wiedzę w takim temacie, no to z góry bym uważał, bo pewnie za chwilę tysiąc innych osób będzie również miał tą wiedzę. Tym bardziej, jeśli będą chcieli wam ją sprzedać. I oczywiście traktujcie ten film jako inspirację, a nie jako poradnik czy instrukcję jeden do jeden, co należy zrobić. Bo moim celem było właśnie takie zainspirowanie troszkę was do takiego działania, przynajmniej na początku. Jeżeli jednak. Oglądacie dużo moich filmów i nic z tym nie robicie, to mam do Was prośbę: odsubskrybujcie ten kanał i zajmijcie się działaniem. Tyle w dzisiejszym odcinku i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!